Dlaczego jest coraz mniej małżeństw? To temat, którym dzisiaj się zajmiemy. Witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop z Wymieniłem sobie takich osiem punktów, o którym wam dzisiaj opowiem. Będzie to jest bonus, czyli punkt 9, w ramach ciekawostki. Po pierwsze, można mówić o tym, że ludzie stracili zaufanie do instytucji małżeństwa, chociażby z powodu licznych rozwodów oraz faktu, że prawo rodzinne może być zmienione właściwie w każdej chwili. To nie jest tak, że w chwili zawierania małżeństwa są ustalane zasady, które potem będą utrzymywane, bo przecież politycy mogą namieszać w prawie rodzinnym za rok, za dwa, za pięć i ludzie się z tym liczą. Ponieważ właściwie w praktyce oznacza to, że oni nie wiedzą na co, na co się piszą, nie wiedzą jakie będą później regulacje, jakie zajdą zmiany, więc tym mniej ufnie do tego tematu podchodzą. No a jeśli chodzi o tę liczbę rozwodów, która stale wzrasta, no to, to też ludzi nie napawa optymizmem. Są coraz częściej świadkami tego, a to u znajomych, a to nawet w przypadku własnej rodziny, w przypadku może swoich rodziców, a to u przyjaciół, ewentualnie o tym czytają, bądź słyszą gdzieś tam, obserwując rozmaite media czy seriale, czytując książki, oglądając filmy. No, i tym samym no, napawa ich ta perspektywa pewnym niepokojem, więc sami zastanawiają się o wiele, wiele bardziej i o wiele dłużej, czy chcieliby wejść w związek małżeński, a finałem tych refleksji czy tych rozważań bywa taka konstatacja, że lepiej może nie ryzykować. Punkt drugi. Dotyczy w szczególności mężczyzn, choć nie tylko, jest to taka generalna obawa przed tym, co się zadzieje wtedy, gdy zostanie zawarty związek małżeński, i ludzie mają tutaj różne refleksje, ponieważ w dobie internetu, w przeciwieństwie do sytuacji sprzed lat, no można mieć całkiem niezły wgląd w dynamikę związku małżeńskiego, bo ludzie wymieniają się swoimi spostrzeżeniami na forach dyskusyjnych. Czy też na portalach społecznościowych, a to, co można tam napotkać, czytując tego typu treści, nie napawa z kolei jakąś wielką nadzieją, nie jest szczególnie zachęcające, ponieważ bywają tam wylewane żale, opisywane rozmaite problemy, czy też nawet takie wyzwania, które są zupełnie normalne dla długoterminowych związków, takich jak chociażby spadek pożądania, czy jakieś kryzysy, albo jakieś bardziej ostre konflikty, różnice zdań. No więc rzeczywiście, osoby, które miałyby ewentualnie taki pomysł, aby wejść w związek małżeński, są raczej tymi treściami zniechęcane. A wspomniałem, że dotyczy to zwłaszcza mężczyzn, ponieważ panowie zarazem zaczynają też zastanawiać się, co będzie w sytuacji, kiedy ten konflikt się pogłębi i nawet jeśli nie dojdzie jeszcze do rozwodu, no to co będzie z ich majątkiem. Na ogół to mężczyźni więcej zarabiają w związkach małżeńskich, więcej zatem wkładają do budżetu domowego. No a wtedy, kiedy zaczynają się schody, no to pojawia się też realna perspektywa teka, tego, że cała ta inwestycja, albo przynajmniej znaczna jej część, okaże się pieniędzmi wywalonymi w błoto, więc panowie się po prostu o to martwią. Punkt trzeci to strach przed rozwodem, ponieważ rozwód jest zjawiskiem powszechnym. Coraz częściej występującym, no to ludzie boją się konsekwencji rozwodzenia się. Na no ten strach może wynikać z różnych czynników. A to przed alienacją rodzicielską, mężczyźni się boją, że kobiety będą nastawiały dzieci przeciwko nim. A to przed utratą znacznej części majątku. A to przed zaporowo wysokimi alimentami, nie tylko na dziecko, ale także na ewentualnego małżonka czy małżonkę. No jeśli chodzi o te alimenty na dzieci, no to w Polsce nie obowiązują tabele alimentacyjne, więc w zasadzie sąd może określić na podstawie tego jakie tam dostrzega możliwości zarobkowe danej osoby. Te alimenty na bardzo różnym poziomie, więc nie wiadomo właściwie co to może z tego wyniknąć. No a poza tym rozwód jest doświadczeniem bardzo stresującym. Ludzie wiedzą jak to wygląda jak potem inne osoby, które już mają za sobą rozwód, to znosiły jak to wytrzymywały, co to oznaczało. No nie wszyscy jakoś są z tego powodu bardzo spięci i nieszczęśliwi. Niektórzy wręcz otwierają bezalkoholowego, oczywiście, szampana i cieszą się. Natomiast no, wiele osób jednak przeżywa to jako coś niemal albo dosłownie traumatycznego, więc ten strach także może zniechęcać. Punkt czwarty to fakt, że ogólnie dostrzega się, że ludzie mają coraz mniejszy zapał do posiadania potomstwa. Nie są tak skorzy, jak to niegdyś bywało do tego, by mieć dzieci. Natomiast instytucje małżeństwa postrzegają jako właśnie coś takiego, co służyłoby zakładaniu rodziny. Jeśli zatem nie planują dzieci, no to postrzegają tym bardziej instytucje małżeństwa raczej. Nie, nie twierdzę, że wszyscy i że zawsze tak jest, podkreślmy. Mówimy tu o pewnych takich tendencjach statystycznych, że raczej postrzegają wtedy małżeństwo jako niepotrzebne zawracanie głowy, zbędną fatygę. Jako niepotrzebny wydatek, bo przecież chociażby wesela potrafią bardzo dużo kosztować, więc no nie są tak, tak bardzo chętni do zawierania małżeństwa wtedy, kiedy nie planują dzieci. Punkt piąty to ogólnie zła sytuacja gospodarcza, a zwłaszcza sytuacja mieszkaniowa. Ludziom trudno wyprowadzić na swoje, a tak postrzegają instytucje małżeństwa jako zakładanie rodzina, żeby do tego doszło, no to dobrze byłoby też mieć własne gniazdko, miejsce do tego, aby tam żyć jako mąż i żona, no a potem jako matka i ojciec, jako rodzina. No ale jeżeli o te mieszkanie jest tak niezwykle trudno, ponieważ są one zaporowo drogie, zwłaszcza obecnie, no to ludzie tym mniej chętni są do zawierania związków małżeńskich, no bo gdzie właściwie te małżeństwa miałyby żyć? W drugim pokoju, razem z rodzicami, no niektórzy kręcą nosem i nie są specjalnie chętni do realizacji czy urzeczywistniania takiego scenariusza, więc po prostu nie palą się do tego, aby zawierać związki małżeńskie, chociaż oczywiście tak się też zdarza, że ludzie żyją nadal z tymi rodzinami pochodzenia, jakkolwiek no nie jest to zbyt często rozwiązanie. Szczególnie zachwalane, powiedziałbym tak delikatnie. No mieszkanie z teściową czy z teściem przez ścianę nie wszystkim jakoś dziwnym zrządzeniem losu się podoba zupełnie. Nie wiem dlaczego. <laughs> to na pewno wina tych wszystkich kabaretów, które na temat teściowej różne skecze przedstawiały. Dobrze, ale mówiąc całkiem serio, no właśnie ta sytuacja gospodarcza nie jest szczególnie zachęcająca. No i wobec tego ludzie nie palą się aż tak bardzo do zawierania związków małżeńskich. Punkt szósty to również kryzys kościoła w dużej mierze ze względu na rozmaite afery, ale nie tylko ze względu na wpływ różnych tam nowych takich wizji światopoglądowych, powiedziałbym no więc ludzie odsuwają się od kościoła, a kościół stał na straży, można powiedzieć, instytucji małżeństwa, a w każdym razie stymulował, stymuluje do tego, aby zawierać związki małżeńskie. No więc jeżeli ludzie się od niego odsuwają, no to w rezultacie tych małżeństw też jest coraz mniej. Punkt siódmy to wpływ rozmaitych ideologii i tutaj pomyślałem sobie, że zacytuję Wam kilka takich manifestów. Światopoglądowych, chociażby ideologii feministycznej, sympatyków tej ideologii, i podkreślam, że są to cytaty, nie jest to moje stanowisko, okej. Okay? Na przykład, chcemy stworzyć ruch powszechnego rozwodu. Inny przykład, kiedy kobieta wychodzi za mąż, staje się w rzeczywistości niewolnicą. Nie można sobie wyobrazić innej instytucji, która zniewala tak jak małżeństwo. Kolejny cytat. Tradycyjne patriarchalne dwupokoleniowe rodziny powinny zostać zastąpione przez wolne związki. Kolejny cytat. Postawmy sobie za cel stworzenie rozszerzonych domów. Dom dojrzał do przestrzennej transformacji jako integralna część każdego feministycznego futuryzmu. Kolejny cytat. Pensja męża należy się wyłącznie żonie, a mężowie nie okazujący wystarczającego wsparcia kobiecie winni trafiać do więzień. Kolejny cytat. Dzisiejsza patriarchalna miłość organizuje społeczeństwo w instytucjonalne związki małżeńskie, partnerstwa i małe komórki społeczne, tworzy hierarchię w relacjach i tworzy związki oparte na przemocy, zależności, niepewności i rywalizacji. Kolejny przykład. Zupełnie niedorzecznym jest utożsamianie czegoś tak cudownego jak miłość z czymś tak niegodnym człowieka jak małżeństwo. Kolejny cytat. Celem teorii separacji jest przekształcenie mężczyzn poprzez wyeliminowanie możliwości ich polegania na kobietach. Kolejny cytat. Mężczyźni powinni przyjąć kobiecość w taki sam sposób, w jaki kobiety przyjęły męskość w XXI wieku. Co my tu jeszcze mamy? No, może wystarczy. Wiecie co, żeby was głowa nie rozbolała, to może już to zostawmy. Zapewne jesteście zdumieni, jak mi się udało trafić na tego typu tam wspaniałe wypowiedzi. No, widzicie, czasami jak mam jakieś okienko, to lubię sobie poczytać te różne tam wizje światopoglądowe, rozmaitych ruchów, no i tego rezultaty są właśnie takie, że jestem w tym zapewne dużo lepiej zorientowany niż nie jeden sympatyk, czy, 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 czy tych ideologii, czy, czy właśnie członek należący do, do takich ugrupowań. No a tak, poza tym wszystkim to generalnie można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak Atomizacja społeczeństwa, czyli coraz częściej każdy sobie rzepkę, skrobie ludzie żyją osobno, z dala od innych, niespecjalnie budowane są silne więzi, i to już nie tylko rodzinne, ale nawet przyjacielskie czy koleżeńskie. Mówi się o epidemii samotności, powiada się też o tym, że mamy do czynienia z kryzysem relacji, bo coraz trudniej, otrwałe wysoko wartościowe związki. Więc te zjawiska oczywiście także wpływają na fakt, że jest siłą rzeczy coraz mniej małżeństw, co jest logiczne, no bo skoro jest coraz mniej trwałych relacji, no to tym bardziej małżeństw nie przybywa. Także na dzisiaj to będzie tyle, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o takie, takie punkty, które chciałem wymienić, które ze swojej strony chciałem mocno zaznaczyć, ale jest jeszcze obiecany bonus, i tutaj chciałbym Wam napomknąć w ramach ciekawostki tylko o rozmaitych teoriach spiskowych. A zwłaszcza o jednej takiej teorii, która się wiąże z tym całym zjawiskiem. Otóż jest taki pogląd, że zamiast toczyć wojnę, to no, niektóre państwa, a właściwie gru grupy państw, raczej skłonne są zamiast tradycyjnego konfliktu i konwencjonalnej batalii, toczyć z innymi regionami świata. Taką wojnę raczej światopoglądową, i w rezultacie stymulują, poprzez oczywiście między innymi zastrzyki gotówki, no te ruchy, właśnie ideologiczne i światopoglądowe, które w rezultacie niewątpliwie prowadzą do tego, że spada dzietność na określonym obszarze, jest coraz większa, jakby to powiedzieć, niechęć wzajemna jednej płci do drugiej płci. Płeć jedna do drugiej jest orientowana w opozycji, w rezultacie, no po prostu te narody, które żyją na danym regionie, w danym regionie, na danej przestrzeni, stopniowo wymierają. No i mówi się tak zresztą o tym, że chociażby Europa się bardzo starzeje i umiera. Ile jest prawdy w tej teorii spiskowej? To już pozostawiam Państwa własnej refleksji. Napomknę tylko, że teorie spiskowe miewają w sobie często, tak w przeszłości bywało, jakieś ziarno prawdy, więc sami możecie się nad tym ewentualnie co nieco zastanowić. Kolejna teoria spiskowa jest taka, że te. Elity, ci ludzie, którzy pociągają za sznurki, zarządzają największym kapitałem, mają najwięcej pieniędzy, zarazem wpływów, no, doszły do wniosku, że z racji tego, że Ziemia, w sensie nasza planeta, jest mocno wyeksploatowana. Bo już niebawem zabraknie ropy. Powiada się też o tym i tak prognozuje, że nawet może zabraknąć ryb w oceanach, no i tam jeszcze inne historie się przetacza. No to z racji tego stara się doprowadzić do takiej sytuacji, w której to tempo wzrostu populacji człowieka na Ziemi będzie malało, a nawet że będzie tych ludzi na tej Ziemi coraz mniej. I znowu pojawia się pytanie, ile jest prawdy w tej teorii spiskowej. Trudno jednoznacznie stwierdzić. Natomiast powiem Wam, że takie mam poczucie, takie subiektywne odczucie, że gdyby ta teoria spiskowa była prawdą, to pół biedy, ponieważ oznaczałoby to, że różnymi sposobami no, ogranicza się ten rozwój tej, tej liczby ludności na Ziemi, sposobami, które jednak nie uniemożliwiają tego ludziom, którzy by ewentualnie chcieli jednak posiadać potomstwo. Natomiast mniej optymistycznym scenariuszem jest to, że być może zanoszą się na, zanosi się na różne konflikty, które oczywiście zredukują populację, może nawet bardzo znacznie. Więc z dwojga złego, pewnie lepszym scenariuszem byłoby to ograniczanie wzrostu populacji. Niż no, ten czarny scenariusz pod tytułem Rozmaite konflikty. Ale podkreślam, że o tych ostatnich kwestiach to ja wspominam tylko w ramach ciekawostki. Dziękuję Wam za uwagę, mówił dla Was Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop z ocalsebie.pl. Można umówić się tam y, na konsultację przez Skype ze mną. Przypominam, że dla osób w trudnej sytuacji możliwe jest dofinansowanie, a dla pozostałych, którzy zdecydowaliby się na bardziej taką rozciągniętą w czasie współpracę, dostępne są pakiety promocyjne. No a poza tym są też różne szkolenia online, ale także szkolenia dla firm. Dziękuję, do usłyszenia.